Czekałem na ten moment bardzo długo. To jest mój pierwszy wywiad z artystą hip-hopowym. No i w ogóle z moim ulubionym artystą, więc to jest super. Mikołaj jest tutaj. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, bardzo mi miło. Tak, tak, ale wiesz co, powiem ci, że ja dzisiaj czuję się jak debiutant, bo ja jeszcze nigdy nie rozmawiałem o hip-hopie tutaj. Nigdy w swoich rozmowach, a robię je od 4 lat. Więc jesteś pierwszy, w ogóle zaczynam, ale w sumie dobrze, że czekałem akurat na ciebie. Może lepiej właśnie, bo ja też nie jestem jakimś hip-hopologiem. Nie złapiesz mnie na jakiś tam, wiesz, że nie znam klasyków czy coś. Ale myślę, że to będzie ciekawy, ciekawy test dla mnie przede wszystkim i w ogóle fajnie, że tak, że możemy porozmawiać o Epce. Po sygnale nagraj wiadomość. Myślę, że bardzo ciekawej. I ja w ogóle już zacznę od tego, w jaki sposób się komunikujesz w piosenkach. Zapisałem sobie kilka tutaj jakby twoich słów, zdań z piosenek różnych. Powiedziałeś też, że to jest epka o twoich osobistych relacjach. Jest dla ciebie bardzo ważna. I śpiewasz tam między innymi tak. Przede mną świat, za mną tylko cień. Po sygnale nagraj wiadomość, mów co chcesz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. I choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Boję się, że gdy przed tobą stanę, pod żebrami będę miał już tylko kamień. Co takiego wydarzyło się w życiu Mikołaja? Właśnie tak z tych cytatów, które tutaj wyciągnąłeś, kilka osób jakby kluczowych, łącznie z tymi jakby osobami nie uczłowieczonymi, tylko z jakimś takim w mojej, mam nadzieję, że nie wyobraźni, ale w mojej świadomości bytem po prostu absolutnym. Jakby on też zawarł się wśród tych cytatów. Ale tak, żeby przewertować te wszystkie relacje właśnie i też, żeby te wszystkie zdania zaistniały w różnych jakby kontekstach, musiało nastąpić wydarzenie, które było stricte realne i nie wydarzyło się w moim wnętrzu, tylko w moim życiu właśnie międzyludzkim. Bo w sumie budowałem Mikołaja właśnie jako w takim kształcie, w jakim on na przykład z zeszłego lata funkcjonował w jednym stałym gronie międzyludzkim. To grono się powiększało, delikatnie przemodelowywało, ale jakby ten kształt zespołu, właśnie ten jego fundament był stały od bardzo wczesnego etapu jakby istnienia projektu. No i właśnie od pewnego czasu tak, pomimo że ta energia przyjacielska między nami, artystyczna, zawsze była ciekawa i to są relacje, które myślę odcisnęły na wszystkich nawzajem bardzo silne piętno i dały jakiś ładunek, który można teraz wykorzystywać z czasem. Od pewnego czasu było jakoś inaczej. Ja też właśnie czułem coś w rodzaju wypalenia, a wydawało mi się, że jest to trochę za wcześnie, kiedy mam 25-26 lat i chciałbym robić rzeczy całe życie. Nagle czuję, że jestem w jakiejś ciemnej przestrzeni, nie za bardzo widzę kierunek swojej następnej koncepcji, tak jak było to wcześniej. No więc tak jakby już płynąc do brzegu, doszło do takiego absolutnego przesilenia tego całego towarzystwa, które miało być na zawsze, można powiedzieć, w tej pierwotnej koncepcji. I jakby zostałem na tej planszy, będąc Mikołajem, całkiem sam, jakby w momencie, kiedy pierwsze relacje się wysypały po prostu i okazało się, że to przesilenie już nie może być ukrywane wewnątrz. Ja też tak jakby idąc za ciosem, wszystkie kolejne, które mnie w jakiś sposób wiązały właśnie międzyludzko, a były związane z muzą, zakończyłem. Oczywiście w tych sferach zawodowych, nie mówię osobistych. No i tak właśnie zostałem sobie na chwilę sam, też nie wiedząc, czy będę to dalej robił, czy może to jest czas, żeby spróbować czegoś innego w życiu, ale no jednak szybko się to zweryfikowało, że nie jestem w stanie wejść na żadne inne fale, cały czas muszę coś generować, kreować, coś z niczego. I to było takim doświadczeniem, które właśnie spowodowało, że przestałem się bać też słów wprost, trochę bardziej zrozumiałem, kim jestem, kiedy nikt mnie nie ciśnieniował i sam mogłem podjąć decyzję na temat tego, o czym będę pisał, jak będę pisał i czy w ogóle będę pisał. Więc to jest powodem, następstwem tego właśnie są te wszystkie słowa. Kurczę, nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się, że kierujesz to do jakiejś konkretnej osoby. A tutaj powiedziałeś o tym, o tej całości. Myślę, że to też bardzo ważne, bo dzisiaj przychodzisz do mnie, tak jak powiedziałeś, z projektem Mikołaj. I powiedziałeś to, że jesteś już teraz całkowicie sam, z tym zostałeś, po tym wszystkim. Tak, właśnie to oczywiście modelujesz też na nowo, bo muza jest też jakby relacją z ludźmi i to jakby wchodzi, jest w fazie nowego rozdania, jakby nowego otoczenia właśnie. I te niektóre wersy są do poszczególnych osób wprost, ale to też nigdy mi tak nikt nie leżał na serduchu, okay, albo pozytywnie, albo negatywnie, żeby cały ładunek skierować tylko w niego. Są to bardziej pewne
emocje i wrażenia, które mi podcinały skrzydła i ciągnęły mnie w dół i zawsze ta odpowiedzialność jest trochę rozproszona, więc niektóre zdania są kierowane do konkretnych osób, które myślę, że rozumieją, że to do nich. Pozdro. Pozdro, właśnie. Nagramy coś, wierzę. No więc tak właśnie. Tak, ale czyli właściwie możesz powiedzieć, że po tym czasie dobrze to zrobiło, że jesteś sam w tym projekcie, w sensie muzycznie? Dobrze to zrobiło, że oddzieliłeś to grubą krechą i poszedłeś sam? Myślę, że to jest na tyle też takie osobiste i emocjonalne, że nie umiem tego na tym etapie tak rozsądzić czysto recenzyjnie właśnie, czy to jest lepsze, czy nie. Na pewno jest to lepsze dla mnie i uwolnienie, które za sobą niesie, taki stan właśnie, w którym jest mi przyjemnie wszystko jedno właśnie, że mogę pisać w 100% tak, jak ja to czuję, nie myśląc, że na przykład z kim mam zażyłość, rozmawiałem na ten temat, miał inne zdanie dzień wcześniej i później odbierze to ofensywnie, bo w zasadzie zupełnie przestałem zważać na to, jak to ktoś odbierze. Ja po prostu potrzebowałem zostać usłyszany, potrzebowałem kilka rzeczy powiedzieć na głos, takimi dokładnie, jakimi one są. Więc na mój rozwój i na moją przyszłość wpływa to bardzo pozytywnie. Muzycznie wydaje mi się, że tożsamość jednak jest zachowana, bo zawsze jednak dominującą rolę przy produkowaniu tych rzeczy brałem na siebie. Więc to zawsze było w jakiejś dużej części moje minimalnie rozcieńczane przez ciekawe współprace. Tym razem jest to w 100% zrobione przeze mnie. Nie jestem w stanie tego ocenić. Ale nie, ale myślę, że dobrze, że to powiedziałeś. Powiedziałeś też to, że właśnie zawsze brałeś przy tym udział, więc nie ma takiej, wiesz, nie ma tej takiej różnicy aż diametralnej, że wiesz, że offline czy zachód, albumy i nagle epka i tutaj jest, wiesz, słychać, że to jest coś innego. No właśnie nie, idziesz jakby w swoim stylu, ale opowiadając różne inne, totalnie inne historie. I myślę, że ta epka, czuć, że ona jest bardzo, bardzo osobista. Taka totalnie. Właśnie w tej sferze tekstu to jest ważny też dla mnie moment właśnie tego przesilenia, bo miałem od zawsze taką koncepcję, że chciałem uciekać od rzeczy takich rzeczywistych. Chciałem tworzyć swoje baśniowe uniwersum i jakby być też przeciwwagą dla całego ogromu rapu, który w dosyć bezpośredni sposób właśnie komunikuje się, tak, opowiada o rzeczywistości osoby deklamującej właśnie i tak długi czas to była bardzo ciekawa koncepcja i ona mnie inspirowała, ale na przykład przy offline już zaczynałem czuć znamiona tego, że trochę jestem więźniem swojej koncepcji, że ona też nie została mi narzucona z dniem moich narodzin, tylko przyszła do mnie wtórnie i uznałem ją za najwłaściwszą. Ale też taka stagnacja na tak wczesnym etapie twórczym i jakby podążanie za ideą, mimo że ona już się trochę przedawnia, wydaje mi się, że jest ograniczająca wyobraźnię, więc potrzebowałem to z siebie zrzucić i te teksty wydaje mi się, że i tak mają w sobie pewną powściągliwość, która jest wpisana w moją osobowość, ale dla mnie są bardzo przełomowe, jeśli chodzi właśnie o bezpośredniość tej szczerości. Właśnie, która mogłaby zaniknąć, gdybym na tym projekcie jeszcze poszedł w rolę osoby tylko opisującej coś z zewnątrz. Okej, czyli wnioskuję, że przez to, że opublikowałeś tą epkę, ona ujrzała światło dzienne i mogę powiedzieć, że ona była tym takim terapeutycznym zjawiskiem u ciebie. Że ja słyszę, że ty mówisz to z takimi cieszącymi się rzeczami, że ale dobrze, że to zrobiłem, dobrze, że w ogóle to poszło, dobrze, że ja to powiedziałem na głos, że ty potrzebowałeś, żeby wykrzyczeć to, a najlepiej robisz to w muzyce. Więc myślę, że to było super, super uwolnienie. Tak, tak, właśnie to na pewno. To jest tak, że pomimo, że tematy są gorzkie, to właśnie pozwoliły mi poczuć słodycz jakby w moim życiu tu i teraz, tak. Jakby już popremierowo właśnie. Jakby są takie wątki, których człowiek nie ma okazji nigdy wyjaśnić, nawet jeśli miałby taką ochotę w momencie, kiedy następują pewne rozłamy, schizma Mikołajowa nastąpiła, to ja też w żaden sposób nie moderowałem jakby takiej opinii w moim środowisku, z jakiego powodu tak, a nie inaczej. Ja po prostu jakby nie komentowałem sprawy po tym dniu, w którym to przesilenie stało się faktem. I też z jednej strony leczniczo to na mnie działało, bo też myślałem, cokolwiek by gdzieś na mnie mówiono, chociaż też jakby mam pozytywną wizję świata i wierzę, że to nie jest jakieś takie brutalne, ale nawet gdyby jakieś plotki na przykład na ten temat wybuchły, które stawiały mnie w złym świetle, nauczyłem się przez ten krótki czas już z tym żyć i w zasadzie w ogóle mi na tym jakby nie zważam na to w momencie, kiedy nie wierzy w to moja najbliższa, właśnie rodzina mojej najbliższej osoby.
A z drugiej strony właśnie, no, gdzie mam też to powiedzieć? Czy mam teraz chodzić nagle po ludziach i opowiadać swoje wersje zdarzeń, czy na jakimś Instagramie stosować doświadczenia? Po prostu muza jest jakby moją osią czasu i tutaj cieszę się też, że miałem czas, żeby się rozsądnie zastanowić o tym, co chcę powiedzieć, ale zdecydowałem się jednak właśnie na coś dosyć mocno bezpośredniego i w ten sposób odpowiedziałem wszystkim potencjalnie też plotkującym, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo jednak ona jest taka właśnie. Okay. I stąd nazwa epki po sygnale nagraj wiadomość, to znaczy, że jak ty do kogoś dzwoniłeś, żeby nie wiem, pogadać, to otrzymywałeś to, czy to w drugą stronę działa? Właśnie podobała mi się ta dwutorowość tego hasła, bo faktycznie i też sięgnąłem na przykład w tytułowym utworze do jakieś wspomnienia właśnie z początku, kiedy tam demo słałem z pierwszą epką. Że faktycznie jakby tak to działa w tej branży po prostu, że na początku ty się nie możesz nigdzie dodzwonić i nie rozumiesz tego, dlaczego nikt cię nie chce wesprzeć, a w momencie, kiedy już samo stanowisz i wiesz, że wystarczy, że będziesz robił swoje rzeczy, bo nie wiem, uzyskałeś jakieś większe audytorium, o dziwo magicznie przestajesz odbierać od tych, którzy są w tym położeniu, w którym ty byłeś wcześniej i to faktycznie jest nagminne zjawisko. No i też w tym wypadku to tak trochę odbierałem, że właśnie po tym, jak to nazywam, przesileniu właśnie też podejmowałem pewne próby kontaktowania się z tym swoim środowiskiem, żeby to wszystko było czarno na białym, też zapytać, czy na pewno jakby te decyzje są ostateczne, czy jednak ochłonęliśmy i próbujemy jeszcze w jakiejś odmienionej, lekko zrestrukturyzowanej formie muzykować dalej. No i faktycznie wtedy to też było hasło, które często słyszałem, jakby ciężej się było dodzwonić niż kiedykolwiek, aż właśnie w tym moim wnętrzu nastąpiła ta przemiana, że pomyślałem, okej, to u mnie też głuchy telefon, ja po prostu lecę. Odpuszczam. Lecę dalej, tak, właśnie sam. Ale to bardzo ważne jest to, co ty powiedziałeś na głos, że nie znam artysty, który odważnie o tym chce mówić, nie dość, że w piosence, bo też w swojej piosence zawarłeś to i ja też miałem tutaj napisane właśnie, że śpiewasz tam, że śmieszy mnie ta branża. I właśnie teraz już to rozumiem twoje spostrzeżenie i faktycznie artysta boi się powiedzieć to na głos, że ktoś po prostu, wiesz, nagle traktuje cię, wiesz, inaczej, bo załóżmy, nie wiem, zrobił jeden przebój albo coś takiego. I wiesz, wcześniej przychodził do ciebie jak gdyby nigdy nic, a teraz wiesz, wielkie gwiazdy. Ja śmieję się, że są artyści przed publikacją piosenki, przed hitem i po piosence, nie? To naprawdę się na jakichś takich płaszczyznach chemicznych dzieje i jakby reakcja otoczenia jest specyficzna. Tak. Ja już też jakby nie obserwowałem nigdy takiego wybuchu na pełną skalę, ale jestem sobie w stanie wyobrazić to uczucie, kiedy się na przykład hitem rozbija całą grę po prostu. No właśnie. To jest po prostu spotęgowane to, czego załóżmy doświadczyłem po zachodzie, czy nawet teraz właśnie po tym odbieram, czy mój materiał jakby koresponduje z potrzebami jakby słuchacza, właśnie jak wygląda komunikacja ze mną po tych pierwszych dniach od premiery. I faktycznie to jest oczywiście bardzo miłe, ja się z tego nie naśmiewam, bo to każda z tych historii międzyludzkich ma jakby inne też powody swoje. Ale jest też tak, że po takiej epce jak ta, na przykład jacyś ludzie przypominają sobie o mnie, którzy dawno sobie nie przypominali. I też te rozmowy nawet z bliskimi znajomymi są takie trochę, coś takiego wyczuwa się w oczach, że jest jakieś większe zaciekawienie moją osobą, mimo że tydzień przed premierą, w momencie, kiedy ja już tą epkę znałem, już się czułem jakby swobodnie z tym, że zrobiłem coś, co mnie cieszy. Jakby byłem tym samym człowiekiem, to jednak ten dzień premiery jakby przełączył tą chemię właśnie w tę stronę. A też a propos tego, śmieszy mnie ta branża, to w sumie też coś jeszcze może trochę innego miałem na myśli, bo właśnie ostatnio w tym okresie odtruwania, jakby początek tego roku i tej próby mojej wyklucia się na nowo w jakimś szczęściu nowym i z perspektywą świetlistą właśnie, tak pomyślałem, że bardzo dużo ludzi, jakby dzieląc na dwie grupy takich użytkowników branży, w sensie artystów, że część idzie w to, bo po prostu kręci ich bycie na scenie, nagrywanie piosenek i chcą tego życia. Drugą część kręci właśnie sama ta pasja tworzenia właśnie, żeby coś z niczego, jakąś swoją historię opowiadać. Ale też cała ta otoczka właśnie, te wszystkie pochwały czy te chemie, o których rozmawiamy premierowe, faktycznie tak na mózg działają, że człowiek bardzo szybko może się w tym całym światku zagubić i już wpaść w to po prostu. Tak, podążać za jakąś machiną podbijania stawki, zamiast się spokojnie zastanowić i pamiętać, że muza jest jakby w tym najważniejsza i jakby to też zawiera się w tym zdaniu, że śmieszy mnie ta branża właśnie.
Bo ja też doświadczyłem tego, że można na moment zapomnieć, kim się jest i pędzić z nurtem, a jednak uważam, że najwłaściwszym i najbardziej zapewniającym długowieczność wyjściem jest to, żeby mieć fokus na tworzenie rzeczy po prostu, a całą otoczkę tak przy okazji po prostu jakoś przyjmować. Czyli ja myślę, że właśnie wpisana jest ta cecha artystów, może oczywiście nie wszystkich, że są, wiesz, pragną komplementów, pragną właśnie puszczania, nie wiem, w radiu. I wiesz, ile jest młodych artystów, którzy piszą do mnie: a słuchaj, sprawdzisz, czy dobrze to piszę, bo chcę napisać do radia, bo napisałem pierwszą piosenkę i w ogóle chcę, żeby była w radiu grana, nie? I w ogóle, wiesz, jest wsparcie, że w stacji radiowej chcę, wiesz, jest początek dopiero. I wiesz, już jest po prostu mierzenie się z największym. No i myślę, że ci artyści po prostu chcą tego, żeby ich chwalić, chcą, żeby się z nimi spotykać, z nimi rozmawiać, żeby mówić im dobre rzeczy. Nawet czasami jak czytam niektóre komentarze pod teledyskami, których artystów i tam są na przykład złe, to oni też odpowiadają. No i widać, że po niektórych to spływa, niektórzy, wiesz, wdają się po prostu w dyskusję i powstaje z tego, wiadomo, no nic dobrego, ale... Kurczę, ale właśnie człowiek chce tego, bo to też nie jest tak, że jestem jakimś ascetą totalnym i w ogóle nie chcę, żeby ktokolwiek się zwracał do mnie. Jest to dla mnie bardzo miłe, jak gdzieś pójdę i ktoś na przykład mówi: o, słyszałem tam ten singiel czy coś. Tylko właśnie moim zdaniem niebezpieczne jest to, bo jednak tworzenie muzy w jakiś sposób stymuluje ten układ nagrody właśnie, że jest ta przyjemność odnalezienia, kiedy nagle nie było niczego rano, a wieczorem słucham i cieszy mnie rzecz. No to jest to jakaś właśnie nagroda i żeby te nagrody, wszystkie hałasy na koncertach, śpiewanie razem z ludźmi i te pochwały jakby nie uśpiły czujności, bo można się obudzić nagle 3 lata po poprzedniej płycie, będąc w pełni zadowolonym, a właśnie pociąg może odjechać i wtedy jakby traci się możliwość tego, żeby robić tylko to, a w momencie, kiedy właśnie po premierze jakby człowiek sobie jakoś tak mądrze tą przyjemność pochwał przyjmie, ale jednak pójdzie do piana albo siądzie w studio i ponagrywa, zamiast teraz siedzieć i tylko czekać, aż te wszystkie okazania będą spływały, to jest to dla niego lepsze wyjście, bo się obudzi w momencie, w którym to gaśnie i na przykład zaczyna mu tego brakować i wtedy będzie miał gotową następną płytę, a nie na zasadzie: dobra, to robimy coś na szybko, bo nie będę umiał żyć inaczej. Też później artyści zapętlają się często w tych najlepszych latach swoich, że już jest tam 2023, a nie, no w 2011, jak wypuściłem singiel, no to był cały stadion. I potem wiesz, każdy festiwal i ta sama piosenka. No właśnie, to tak. Jest jakaś taka... Tak, myślę, że takich artystów dopadnie to, wiesz, w pewnym momencie, że po prostu odbije im się to czkawką przysłowiowo, że wiesz, że to, co właśnie spędzili na tym szukaniu, to co powiedziałeś, oczekiwaniu na reakcję, to po prostu prędzej czy później pójdzie. Ale myślę, że ważne jest to i tu warto postawić tą puentę, że warto po prostu umieć zejść na ziemię po tym wszystkim. Właśnie to nie jest łatwe, bo to są takie chemiczne właśnie procesy, ale zejść na ziemię i tak szukać dalej, właśnie jakby tą pierwotną zajawkę w sobie odkopywać, nawet kiedy ona jest mocno przykryta. Brawo. Bo pewnie tak. No właśnie, bo pewnie szybko przychodzi ten moment, kiedy można już się trochę w cudzysłowie zakochać w sobie, nie? Tak, już takie samo zadowolenie i tak już mam to, co chciałem i w sumie po co mam coś robić. Ale wiesz, są też artyści, którzy wiesz, wypuszczają płytę, czekają na nią, wszystko wiesz, tam się kręci, wypuszczają, 2 tygodnie mija, rozmawiam z nimi, oni mają depresję, bo to nie przyjęło się tak, jak oni oczekiwali. No, I co wtedy, nie? Właśnie trudne emocje wszystkie. No. Ja tak troszeczkę ich wszystkich, już każdej z tych posmakowałem, właściwie jakby zdawać się tylko na nie, żeby od nich zależał twój stan ducha, to jest to bardzo sinusoidalna gra. I dlatego też postanowiłeś się trzymać trochę z daleka od tego wszystkiego, co się dzieje w samym środku, bo mam wrażenie, że idziesz w tej branży muzycznej cały czas z boku i myślę, że nie chcesz świadomie przekroczyć tej granicy, żeby wejść do bycia w samym centrum. Tak, właśnie nie wiem, gdzie są jakby drzwi do tego samego centrum i też nie wiem, czy gdybym je zobaczył, to czy bym otworzył, no właśnie, bo faktycznie no, mam taką cechę, że jednak lubię uciekać, lubię zostawać właśnie czasem sam i tak jest to dla mnie taka gra w trochę coś innego, że gdyby na przykład moje losy i mój jakiś, nie wiem, sukces zależał od kogoś, na przykład od fitów na płycie, to czuję, że to nie nakarmiłoby mnie. Lubię te autostrady nocne, kiedy jestem sam, właśnie kiedy nie ma zupełnie niczego i tylko wyobraźnia stawia mi granice tego, gdzie to się znajdzie. Tak jakby w tej całej grze właśnie to mi się najbardziej podoba, że na przykład takie piosenki z epki, załóżmy, zrobię i puszczam je w domu i one już istnieją, moja Aga czy tam dzieciaki już znają te piosenki i tak w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że ja to skądś wziąłem, spisałem, tylko była absolutna cisza jakby w tym miejscu i nagle coś, co jakby już namacalnie istnieje i jest skończone, powstało, to jest właśnie ten smak,
którego szukam, a takie właśnie jakieś poszukiwanie centrum branży zawsze kojarzy mi się jednak z też zdobijaniem pewnych targów. Ja jestem Tak, że tutaj tego na fit, a ten mnie pozna, ten mnie udostępni, jakoś wstydzę się na samą myśl, że miałbym tak jakoś robić. Chociaż też na pewno ucieka dużo rzeczy, bo są artyści, którzy mnie bardzo ciekawią właśnie jako artyści, czy mają super głosy, albo jakieś tekstowe, ciekawe rzeczy zahaczają w swoich twórczościach. I później często właśnie na przykład nie odezwę się, jakby żeby coś razem zrobić, bo jest ten paraliżujący strach przed tym, że może to zostać odebrane w ten sposób, że szczególnie jeśli ktoś leci wysoko, że ja się próbuję ogrzać jakoś, wiesz, w ciepełku czyimś, a właśnie mam niepokorną duszę w tych sferach. Ty już nie miałeś takiego momentu, że już mogłeś wejść przez te drzwi? Spokojnie? Właśnie nie do końca wiem, gdzie też ta granica leży być może i pewnie były takie sytuacje w moim życiu, w których znajdowałem się w jakimś tak zwanym centrum zdarzeń, w którym jakby już się znalazłem właśnie. Tylko, że też kiedy nie mam takiego wewnętrznego fokusu, że nie szukam jakby tego i nawet nie wiem do końca, co oznacza to centrum zdarzeń właśnie, czy to jest jakieś śmichy, chichy, czy jakieś zdjęcia na ściankach, czy właśnie jakieś dogadanie fitów, nie wiem. Nie, ja bardziej myślę o tym, że wiesz, że bycie w tym topie po prostu. Że ja takim trochę, wyświetleniowym... Tak, okay, ja to myślę o tym, że... Wiesz, dla mnie sposób twój pisania to, że ty jesteś poetą, artystą i to jest bardzo ważne i tutaj, zanim to powiem, chciałem to po prostu powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że czy coś źle zrobiłeś albo czego nie zrobiłeś, że nie jesteś w tym samym miejscu, jeśli chodzi o twoją karierę, jak tako Hemingway i Cuevana Fide? W sensie, że nie masz wrażenia, że powinieneś być tak samo jak oni albo i wyżej? Jak miałem takie momenty, zanim jeszcze się tak w pełni pokory nauczyłem, to oczywiście myślałem sobie, przecież to jest takie tutaj syntowo w ogóle odkrywcze i tak dalej, powinienem być właśnie w tym tak zwanym topie, albo nawet nie tak zwanym, ale chyba znam właśnie powód tego, czemu mnie tam nie ma i nie wiem, czy tam kiedyś będę, czy to będzie tak sobie płynęło swoim życiem. Ciężko też to ocenić. Wydaje mi się, że dużo łatwiej byłoby mi na przykład znaleźć się w topie topów, gdybym zajmował się tylko na przykład rapowaniem i śpiewaniem. Bo wtedy musiałbym mieć jakiś taki zestaw cech, na przykład scenicznych, pewną przebojowość, która by obroniła samo to, że jakby po prostu wychodzę, jestem twarzą, śpiewam i tak dalej. U mnie sytuacja to tyle zawiła, że właśnie te wszystkie wątki muzyczne i ta cała plątanina faktury jakby tej muzy mnie tak pochłania i też z drugiej strony wiem, że jest na przykład dużo wokalistów, którzy świetnie śpiewają, ale jakby w procesach twórczych nie umieją uczestniczyć. Na przykład wymyślam melodię, ale nie skomponują, nie ukręcą syntów i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że gdybym ja wystartował w takim wyścigu bark w bark z kimś, kto jest super przebojowy, świetnie wygląda i zajmuje się tylko, jest sfokusowany tylko na śpiewanie, wypadłbym blado jako frontman sam w sobie. Bo właśnie chyba moją najsilniejszą cechą jest to takie filozoficzne grzebanie jakby w korzeniu tego i po prostu uważam, że każdy ma też na tej scenie jakąś swoją funkcję. Moja chyba jest taka, żeby nie być właśnie gwiazdą top of the top, tylko gmatwać się w tych swoich zawiłościach i czasem po prostu pokazywać coś, czasem wąskiemu gronu nawet, co pod czym ja szczerze się podpisuję, że słuchajcie, zajmuję się tym od wielu lat, czuję, że to jest może nie wjeżdża za pierwszym razem, ale jest to warte nagrania z jakiegoś powodu. Nie wiem w zasadzie po co ja to robię, ale tak to po prostu wygląda. Czy nie masz takich pobudek na koncertach, że wiesz, żebyś wskoczył nagle, zostawił wszystko, coś tam zapętlił i wbiegł, zrobił wiesz jakiś pogo? Nie masz właśnie takich... ja chciałbym, ale jeszcze chyba nie odblokowałem tego levelu w grze, że jednak właśnie rzetelne granie jest mi bliżej do takiej osoby, na przykład ostatnio właśnie graliśmy na Juwenaliach Śląskich i kiedy nastąpił ten moment, w którym mnie koncert tak poniósł, że zapomniałem o wszystkim, co się dzieje dookoła, o graniu. Właśnie nie wyglądał tak, że zdjąłem odsłuch, polałem ludzi wodą i na przykład zrobiłem stage diving, tylko w jakimś takim półparaliżu, schylony nad syntem, w ogóle nie wiadomo jak to wyglądało. Na maksymalnej wkręcie, złamany w pół, sobie grałem po prostu z chłopakami, więc to jakby tak trochę odwrotnie może działa. Ja właśnie widziałem w filmie, jak Zalia do ciebie dołączyła i śpiewaliście Zachód. I on mówił, no kurczę, Mikołaj, kiedy wyjdziesz? Tak, a to wiesz, Michałaj sobie, wiesz, wygodnie stał. Ale na początku byłem z nią właśnie, tak. Umówiłem się z nim na Hasanie, ale już jak była tam końcówka w Malte, to mówię, dobra, idę do syna, nie wytrzymam właśnie. Na przykład to jest też super przykład, tak z Zalią też próbujemy rozwikłać tą różnicę między nami, bo na przykład Zalia jest żywiołem niesłychanym i to jeśli chodzi o taką ekspresję osobistą właśnie, czy na scenie.
I tak właśnie przegadujemy często przed koncertami, jak takie dzieciątka, po prostu małe, jak się będziemy na tej scenie zachowywać, bo to jest spotkanie dwóch różnych żywiołów właśnie i Zalia, która jak Jennifer Lopez robi 3 kilometry podczas zachodu w czasie 4 minut, a ja po prostu jak się spotkamy wzrokiem, to od razu gdzieś, nie wiem, po prostu ta sytuacja sceniczna jest dla mnie taka, to jest specyficzny stan umysłu. Więc to jest właśnie fajny przykład tego kontrastu właśnie. Ważne jest, żebyś zrobił to, jeżeli będziesz chciał oczywiście zrobić, żeby stanąć jako frontman, kiedy będziesz to odczuwał, jak faktycznie. Wydaje mi się, że ty jesteś tą muzą i ona cię totalnie pochłania i ty poza nią nic więcej nie widzisz po prostu, jak kiedy jest muza. Właśnie i to też jest przestrzeń na taką osobę, wydaje mi się, bo jest sporo właśnie frontmanów i też ja długi czas różne naprawdę wewnętrzne przeszedłem drogi w kontekście tego, jak powinienem na przykład na social mediach pisać, albo właśnie w wywiadach, czy nie powinienem bardziej właśnie tak na rapowo z pozycji siły przykozaczyć, typu słuchajcie, obczajcie singiel, który ogień, po prostu coś tam i tak dalej. I nawet próbowałem, myśląc, jakby przez moment gmatwając się, zagubiając swoją osobowość, myślałem, że tak zacznę właśnie robić. A teraz jestem właśnie w takim momencie, w którym po prostu nie mam na to siły i czuję, że się pogubię, jeśli będę wymyślał Mikołaja takim, jakim nie jest, to się w tej koncepcji pogubię i to się jakby źle również dla tego Mikołaja, który mnie skończy. Więc po prostu stawiam jakby na 100% szczerość w komunikacji. Jeśli mam jakiś w sobie dziwny, introwertyczny płat, który każe mi czasem na scenie się zgiąć w pół i grać na syncie, to po prostu gram tak przez 5 minut i nie udaję, że jestem kimś innym. A powiedziałeś o tych social mediach. Jak przeglądam twoje social media, to nawet ty jak opisy piszesz, to są takie poetyckie, jak w tekstach pisane, że tam po prostu dbasz o każdą interpunkcję, pojawiają się słowa, wiesz, które nie są jakby w podstawowym użyciu normalnie, w sensie, że ludzie ich pewnie nie znają, że masz wrażenie, jak wchodzisz i w swoje teksty i jak właśnie jeszcze w social media, to po prostu spotykasz się może trochę ze współczesnym poetą, po prostu. Właśnie tak czasem do mnie tak myślisz w taki sposób? Też w sensie, że przychodzą ci takie słowa naturalnie? Właśnie, szczerze mówiąc, to na przykład te opisy na sociale to tak szybko właśnie piszę, że to nie jest tak, że ja to jakoś tam, wiesz, komponuję. Sztuczna inteligencja cię nie zagrozi. Właśnie to nie Bing, to ja. Ale to też czasem nad tym zastanawiam się nad tym, skąd to się właśnie wzięło w moim życiu, bo ja nie jestem jakimś molem książkowym, tak jakbym miał jakiś taki specyficzny flow formowania słów i właśnie słowotwórstwo w jakimś DNA. Czy może przez to, że bardzo dużo, nawet jak miałem 2 lata, rozmawiałem z mamą, że ona na każdą moją jakąś setny raz pytając to samo odpowiadała i tak dalej, nigdy mnie tak nie olewała czy coś. Ale faktycznie na przykład czasem też na początku to był problem, że ludzie słuchając mojej muzy, jak się spotkałem z takimi opiniami, na przykład recenzjami ludzi, którzy mnie nie znają, to właśnie często się przewijało takie, kiedy ktoś do tego podchodził krytycznie, że no Mikołaj to chyba się lepiej czuje tam w krainie słów niż wśród ludzi i że on na pewno w ogóle tam udaje taką postać, bo na co dzień nie może taki być. A faktycznie jakby ja nie znam innego świata i dopiero pewien czas temu zacząłem analizować właśnie, czy to jest w ogóle normalne, że ja w ten sposób mówię, kiedy spotkałem się z otoczeniem nieartystycznym i zaczęliśmy o czymś rozmawiać i kilka razy spotkałem się z czymś, że coś mówię, co jest dla mnie oczywiste i to jest kwitowane taką jakąś dziwnie wymowną ciszą. I ja nie wiem, czy mnie nie zrozumiano, czy na przykład ktoś zrozumiał to źle i tak dalej, a to jakby sam jakby forma komunikacji często powodowała takie bariery, więc mam też w sobie taki na przykład drugi świat, kiedy już sobie chcę ulżyć z tego błądzenia, które nawet teraz się wydarza, że te przecinki się same stawiają i muszę płynąć dalej w tą wypowiedź właśnie, że tak sobie właśnie czasem jakiegoś na przykład idiotę poudaję takiego co, ale takiego naprawdę nie to, że w kwestii jakby światopoglądowej kogoś z kim się nie zgadzam, tylko używam bardzo prostych słów, bardzo brutalnych, jakichś takich wiejskich slangów czy coś. Czasem tak mi się właśnie to lepiej balansuje. Lepiej tego Mikołaja nie spotkać wtedy? Myślę, że rozumiejąc jakby całokształt tej sytuacji, to może być nawet śmieszne, ale myślę, że są też takie osoby, które spotkały mnie na przykład tylko raz w życiu, kiedy właśnie byłem w tym stadium balansowania i mogłem sobie na przykład słuchając takiego właśnie takiej rozmowy, pomyśleć, że któryś z tych Mikołajów udawał, być może ten teraz udaje, bo tamten przecież wypowiadał się zupełnie inaczej. Tak, ale właśnie powiedziałeś o tym, że ja mogę tak trochę powiedzieć, że możesz wydawać się dziś
takiemu przeciętnemu odbiorcy trochę inny przez to, że inaczej się komunikujesz, używasz innego języka. Możesz być po prostu inny i to nie jest złe słowo, po prostu. I czy ty przez tą twoją inność, przez to, jakie masz podejście do branży, jakie masz podejście między innymi do tego frontmanu, co powiedziałaś, czy ty czujesz się przez tą branżę niedoceniony? Branżę i przez odbiorców może nawet. Właśnie tak na przykład jak sam w domu siedziałem czasami i się zastanawiałem, to tak mówię, robię tam muzę od tylu lat, przecież tego chyba nikt w ogóle nie słucha i później na przykład się dziwiłem, jak jechałem na koncert i ludzi było dużo i nagle śpiewali cały Nów albo Zachód, że z perspektywy mojego domu faktycznie wyglądało to jak jakieś takie krzyk na puszczy tak zwany i absolutne niedocenienie i ignorowanie stuprocentowe jakby mojego istnienia. Ale właśnie dziwne jest to, że na przykład jak się spotykam z ludźmi różnymi, czy właśnie z raperami, czy z muzykami w różnych miejscach, to faktycznie od pewnego czasu odczuwam bardzo przyjemne wrażenie szacunku wobec różnych moich działań. I na przykład teraz właśnie, kiedy doszło do takiego przetasowania w moim gronie muzycznym i zdałem sobie, i tak wykonując pierwszy telefon do kogoś, z kim na przykład chciałbym grać w tym nowym rozdaniu, albo z kim chciałbym coś jakoś współpracować, byłem pełen obaw i przez 5 dni się zbierałem, żeby zadzwonić i najchętniej bym to załatwił przez SMS-y. Jeszcze żeby ktoś to za mnie załatwił, jakiś taki dziwny paraliż przed tym był, że spotkam się z odmową. A widzę, że jakby ludzie są bardzo chętni, żeby ze mną grać faktycznie i to dało mi jakiegoś takiego uczucia satysfakcji i spokoju, że nie tak, że się tym właśnie hełpię w jakiś sposób, ale też czuję się w jakiś sposób doceniony mimo wszystko. To bardzo ważne. Bardzo ważne, że ty czujesz się doceniony, bo ja osobiście uważam, że trochę cię ta branża nie docenia, trochę pomija, a nie powinna, ale no, tak to w życiu bywa, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest tak, jak sobie życzymy, ale super, super jesteś osobą, bo potrafisz fajnie mówić o tym, jak myślisz, jako Mikołaj, ale jako też Mikołaj po prostu. Że to jest fajne, że potrafisz to rozgraniczyć i myślę, że dzięki temu nie zwariujesz. Dziękuję ci, bo tak przez to, że o tym niedocenieniu tak wspominasz, jakby wyczuwam takie dobre życzenie dla mnie, żeby to tak, się tak, oczywiście, tylko i wyłącznie, Mikołaj, tak. Ale też muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony, bo nie jestem też zachłanny, może to jest kwestia tego i w zasadzie sam fakt tego, że ja mogę zajmować się tylko muzyką w swoim życiu, wiadomo, są momenty grudnia i stycznia, są momenty lipca i sierpnia, mówiąc o świecie takim hipernamacalnym. Ale samo to, że właśnie mogę sobie żyć w tym swoim stylu życia i trochę nie ogarniać i tak żyć jakby delikatnie poza czasem, a muza daje mi jakieś chociaż odrobinę bezpieczeństwa też w takim funkcjonowaniu jako właśnie Mikołaj, a nie Mikołaj. To jest dla mnie coś wystarczającego. Jeśli to będzie rosło, no to wiadomo, że zawsze człowiek ma naturalne dążenie do tego, żeby coś wzrastało po prostu, więc też sobie tego życzę, ale jest naprawdę wszystko bardzo w porządku. Powiedziałeś też o tym, że ta epka jest trochę dla ciebie taka ciemna, jeśli chodzi o sposób wypowiadania się, takie ciemne emocje, ale ja ujrzałem tam jedną piosenkę, która jest dla mnie taka bardzo szczęśliwa, wybrzmiewa bardzo dobrze. Myślę, że wiesz, o którą mi chodzi. Tak, jest to piosenka Maj. No i śpiewasz, że a ty pachniesz jak Maj, zamykam oczy, frunę w ten vibe. Od razu mi się chce śpiewać, od razu, więc to jest niesamowite. O kim i do kogo tutaj śpiewasz w tej piosence? Jest taka jedna osoba? Tak, tak. Właśnie jest taka jedna osoba i też to też jest ciekawa piosenka na mapie tych właśnie zdarzeń, bo o ile w tych gorzkich utworach potrzebowałem właśnie tego uwolnienia, żeby pewne rzeczy, które przeważnie zdusiłbym w sobie, żeby powiedzieć je na głos, to tutaj właśnie Maj ma taką specyficzną lekkość w sobie właśnie. Ja jednak mam coś dziwnie przepięte w mózgu, szukam mroków i tajemnic i abstrakcji w muzie, ale właśnie tak Maj faktycznie był też etapem w momencie, kiedy wszystko się sypało, mój dom, moja właśnie Aga i moich dwóch kochanych synów, których właśnie też tam opiekujemy jak możemy. Byli mi takim dużym wsparciem, że gdyby to się wysypało, to faktycznie czułbym, że ze mną coś jest bardzo mocno nie w porządku, skoro zostawiam na każdym froncie ziemię posypaną solą.
za sobą i tak właśnie nagrałem Maj i bardzo, bardzo moi domownicy go właśnie polubili. Ja też tak później zastanawiając się, czy to upubliczniać, pomyślałem, że też kolejnym z etapów odblokowywania swojej wolności będzie to, że mogę wrzucić piosenkę, która się na przykład bardzo podoba moim bliskim, tak po prostu, dla ich przyjemności i też swojej za tym idącej. Myślę, że nie tylko twoim bliskim się podoba, bo tak jak ja powiedziałem, że ta piosenka jest bardzo zapamiętywalna. To jest taki utwór, który jest lekki i lekki pośród tych wszystkich gorzkich utworów. Powiedziałeś o tym filozoficznym podejściu do tekstów. I ja teraz zabawiam się w filozofa do ciebie. Powiedz mi, jak dla ciebie pachnie Maj? Masz takie określenie? Czy mógłbyś jakoś je wytłumaczyć? W sensie filozoficznym podejściu? Ciekawe, bo właśnie jest w tym bardziej takie wizualne wrażenie tego zapachu. I jakby to nie jest czysta przyroda i powietrze, tylko ona tak jakby trochę w tym miejscu granicy pomiędzy taką wylaną z asfaltu ulicą i chodnikiem, który pamięta jeszcze tak zwane czasy słusznie minione, okay. Czyli tam załóżmy zbudowane 50 lat temu, że już ta przyroda tak pęcznieje, to drzewo i ta trawa się tak rozrasta, że aż tak trochę zawłaszcza przestrzeni tego betonu, nachodząc przy samej krawędzi na niego. Jakiś taki widzę wybetonowany prostokąt, na którym stoi trzepak i właśnie jak cały ten prostokąt tak coraz bardziej tą trawą się właśnie zarasta i to w jakiś sposób no, pachnie jakimś wiosennym, częstochowskim osiedlem z mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy wszystko było beztroskie. I właśnie też ten Maj był dla mnie w samej sferze właśnie oczekiwania i zamknięcia tego okresu. Wiedziałem, że wtedy prawdopodobnie, jak już wszystkie rzeczy razem z tym klipem w Londynie udało się zaprogramować w czasie, wiedziałem, że w momencie, kiedy przyjdzie ten Maj i przewalić ten okres, który był dla mnie strasznie długim okresem oczekiwania na nowe koncerty, właśnie na opublikowanie rzeczy, na zrzucenie przede wszystkim tych rzeczy publicznie z serducha, które zawarłem w tekstach. Czułem, że jak już przyjdzie Maj, to już wszystko będzie właśnie dobrze i też jest to taka jakby synestetyczna tak. Przenośna, która jest skierowana, żeby wyrazić w jakiejś małej ilości słów to uczucie właśnie, że te wszystkie emocje i ten zapach tego wczesnego dzieciństwa i tej trawki zarastającej asfalt i tej nadziei płynącej z nowym rozdaniem jakby uosabiają się w tej właśnie najbliższej mi osobie. Tak, takie Maj, takie idzie wiosna, odrodzenie, więc... Można tak to też rzec. Ale faktycznie, ja myślę, że ty jesteś filozofem, że ty lubisz sobie pokminić i to jest ekstra. I to, gdyby ktoś się zastanawiał, jak pachnie Maj, to właśnie Mikołaj wytłumaczył. Tak, to czy wy też to czujecie? Napiszcie w komentarzach. Tak, napiszcie w komentarzach. Dobrze, to dalej jeszcze idąc na kolejny tekst, ale bardziej na sposób zaśpiewania w tej piosence, oczywiście w MIG-23. Śpiewasz tam Przyjaciele, le. Przypominasz od razu o Grzegorzu Ciechowskim, o Republice, o piosence Biała Flaga. Czy to faktycznie taki był przekaz? Czy to był jakiś taki zabieg, którym ty chciałeś się odnieść do czegoś konkretnego dla ciebie, albo do właśnie zespołu Republika? To właśnie nie jest to jakaś bardzo zawiła właśnie historia z wpadnięciem i zaopiekowaniem ponownym tego właśnie wymownego fragmentu Republiki właśnie. Skorzystałem z tej furtki, żeby właśnie, tak też śmiałem się wcześniej właśnie kiedyś w wywiadzie, że jeśli jednym zdaniem można powiedzieć nawet o jedno słowo więcej niż Raffaello, to można z tej furtki skorzystać i tak to właśnie postanowiłem zrobić. Bardzo lubię się, kiedy to tak naturalnie przyjdzie, odnieść do artystów, których właśnie cenię i są dla mnie legendami właśnie. No, myślę, że akurat w tym przypadku nie tylko dla mnie, tylko jest to już status tak. Powszechny. Dobro narodowe. Tak, jest to jakaś taka wyjątkowo nieskażona żadnym brudkiem historia muzyczna. Też zawsze z dużym zaciekawieniem i podziwem tam zaglądam. Mogąc sobie śpiewać jakiś choćby wyrwany fragmencik i czując, że jest teraz między nami nić. Okay. Czuję się dobrze z tym. Czy to masz tak, jak robisz swoje piosenki, to piszesz piosenki dla mamony? Nie masz tak? Ta piosenka jest właśnie dla mnie. Właśnie to też jakby jestem jeszcze młodym artystą, różne właśnie etapy przede mną. Nie chcę zabrzmieć właśnie jak jakiś kłamca, ale po prostu na karb tego, że jestem jeszcze może zbyt młody, zrzućmy to, że jeszcze jakby nie dotarłem. Chociaż oczywiście też jest ten przekąs, wiadomo, mógłbym też, ta piosenka jest pisana dla mamony, napisać myślę w tym samym znaczeniu co wtedy.
Jest to taki temat, na który też bym się rozgadywał i filozofował, bo jest on bardzo złożony. Wiadomo, że za jakby mamoną stoją konkretne rzeczy, nie jest to jakby martwa liczba. Dokładnie. Ale też, nie przechodzi znikąd. Tak, tak, ale też właśnie jestem dosyć mocno pokręcony i boję się, nawet kiedy chcę komuś dać lub zapłacić pieniądze, to się zabieram po prostu 10 razy chrząk, to zanim to powiem, jakoś spina mnie temat. Okay. Okay. Nie wiem. Wolę, żeby to się działo tak przy okazji. Oczywiście lubię, kiedy mam dużo pieniędzy, się nie muszę tym martwić. Ale żeby, czy lubię o tym rozmawiać, to nie powiedziałbym. To tak. Ale zapytałem tak, jak powiedziałeś o tym, że wracasz do tego, więc Anusz, może wiesz, nie wiem, pisałeś tam piosenkę Zachód na przykład z myślą o tym na tamtej płycie, albo wiesz, o Chociaż wtedy akurat odrobinkę Zachód tak przemawiał, bo właśnie spodziewałem się pierwszego dzidziusia swojego i takie, nie wiem, czy to raczej w studio już w samym momencie tworzenia zapominałem o tym, ale na pewno tak się komunikowałem ze światem, że dobra, teraz muszę zrobić taką mocną płytę, bo tutaj syn się rodzi, ja muszę być odpowiedzialnym człowiekiem, ale wydaje mi się, że bardziej chciałem w to wierzyć, niż to było właśnie prawdą, że tak jest, bo no jest to bardzo specyficzny dla mnie temat. Też tak w domu po prostu zostało mi to wpojone, że żeby do tego tak podchodzić ostrożnie i nigdy, żeby to nie było celem samym w sobie właśnie. Tak sobie w to wierzę. Tak, podobno jest tak, że jak myślisz o tym, żeby już zarobić na czymś, to idzie to odwrotnie, że jak myślisz o tym, że chcesz coś przekazać wartościowego, a potem idą za te pieniądze, to jest podobno dobra droga. Nie, że odwrotnie. Właśnie na mnie to nie działa tak jak na niektórych, że wizja gorączka złota mnie rozpala jakoś inspiracyjnie, tylko raczej kiedy myślałem, żeby podejść tak, dobra, zróbmy singla, to bardzo szybko byłem w jakimś martwym punkcie i ta muza jak absolutna wydmuszka po prostu dla mnie brzmiała, więc ja muszę w swoim czasie spokojnie, jakby nie licząc, że kiedyś rozbiję bank, a może kiedyś tak się wydarzy, po prostu daje się ponieść tej życzę historii. Życzę tego, żebyś był trzecim artystą polskim, który wyprzedaje stadiony narodowe. Życzę ci tego. To musi być bardzo ciekawe. To musi być bardzo ciekawe. Tak, ale wiesz co, ja jeszcze chciałem ciebie zapytać o to, jeszcze o utwory, to już ostatnie pytanie o utwory. Jaki jest teraz utwór, który utwór na epce najbardziej cię teraz porusza? Tak między trzema, właśnie między latawce utworem tytułowym a restartem, w sensie tytułowym PSNW właśnie, tak między tymi trzema najbardziej jakby już przyznam, że dużo słuchałem tej epki w momencie, kiedy ją nagrałem i też tak czekałem na premierę, to tak jadąc autem, nie wiedząc czego posłucham, czasem sobie właśnie włączałem tą epkę, więc to też nie jest tak, że te utwory jakoś silnie dotykają najczulszych strun we mnie już po tam 50 posłuchaniach każdego z nich. Bardziej mam tak, że cieszy mnie to, że żaden z nich mnie nie odrzuca w tym momencie, kiedy już tak mocno sobie je zapętliłem. Też nie wszystkich swoich utworów tak słucham, jak tej epki słuchałem właśnie. Ale chyba jednak te gorzkości dla latawców i restartu najbardziej tak jeszcze czasem wzbudzają we mnie to uczucie, kiedy kilka dni właśnie nie słucham i na przykład sobie tak puszczę po prostu jadąc. To czasem coś w tych latawcach mnie skrobnie. Też podoba mi się ta zmiana tej perspektywy tam, że właśnie niby o tych rzeczywistych tematach ciemiężących na ziemi, ale jednak jest spojrzenie jakby z lotu ptaka trochę na ten temat. No tak, ale faktycznie latawce bardzo przykuwały ją wzrok pod względem tekstu, że to naprawdę najbardziej gorzkie są jak dla mnie po prostu tekstowe. No nie spodziewałbym się, że kiedyś właśnie tak to będę, w ten sposób ja będę pisał coś. Rozmawialiśmy o tym, że jakby trzymasz się z boku tego całego świata, show biznesu. Nie jesteś z Warszawy, jesteś spod Częstochowy, więc właściwie nie znamy tego Mikołaja, który jest wtedy, kiedy nie pisze piosenek, kiedy nie koncertuje. Jaki jest ten Mikołaj? Tak po prostu. Cały czas coś on myśli, wymyśla, próbuje coś wskrzeszać, jakieś energie. Nie umiem usiedzieć minutę, muszę albo do kogoś dzwonić, albo właśnie coś wymyślać, albo przynajmniej się przemieszczać samochodem gdzieś. No i tak ten właśnie Mikołaj szuka tego, żeby tak nie mieć, tylko żeby właśnie tak się wyluzować i pobyć właśnie tu i teraz, ale jestem jakoś niesamowitą ofiarą przebodźcowania. Okay. Albo muszę coś właśnie pić, albo palić mnóstwo papierosów. To jest trudno się, myślę, ze mną tak na co dzień funkcjonuje. Łapię czasem takie dobre momenty, ale to raczej kiedy długo na przykład nie koncertuję i mam przerwę twórczą. Wtedy wchodzę na takie racjonalne fale i da się ze mną jakoś funkcjonować, ale w momencie, kiedy już teraz zaczyna się takie życie, jakieś zaczyna, że cały czas jestem w biegu i cały czas coś kombinuję, właśnie wymyślam, to myślę, że dużej cierpliwości i zrozumienia od moich bliskich to wymaga.
specyficzne to jest bardzo, bo nawet jak właśnie wyjdę na chwilę i myślę, tak sobie to programuję, że teraz po prostu pobądź tutaj na tym tarasie, popatrz sobie na drzewa, Mikołaj, popatrz na ptaki, to zanim się zorientuję, to już na przykład napiszę 3 SMS-y, zadzwonię do 2 osób i jakiś fragment tekstu zapiszę, to jakoś cały czas muszę gdzieś gnać, albo sobie coś właśnie włączyć. Nie umiem chyba tak naprawdę na tym etapie życia pobyć samemu ze sobą, ale wierzę, że kiedyś mi to przyjdzie. No tak. Czy masz taki moment, że nie wiem, idziesz sobie trawę pokosisz albo coś takiego? Takie obowiązki, nie wiem, samochód umyję. Właśnie to mnie zawsze dobrze ustawiało do rzeczywistości, tylko że fakt jest taki, że napisał mi ktoś na Golfie Brudas na tylnej szybie i tylko U przerobiłem na oskreską, żeby było, że jakiś idiota mi napisał. Zamiast umyć. Czyli to wtedy się odzywa ten Mikołaj. Tak, to też dobrze właśnie opisuje. 3 dni później ten ktoś ma, nie wiem, złamanego palca. Na przykład, ale właśnie koszenie trawy, też miałem taki moment, że na przykład umiałem na basenie odnaleźć to, że tak pływając, miałem takie uczucie, trochę jakbym latał w jakimś takim odwróceniu fazy, że jakby schodzenie pod wodę i oddychanie tam sprawiało wrażenie właśnie, jakbym latał i tam faktycznie umiałem chwilę nie myśleć. Trochę w squasha grałem na siłownię, chodziłem przez 3 miesiące i tam faktycznie to mnie jakby do ziemi fajnie tak dociskało pozytywnie. Koszenie trawy, tylko że no, ten sezon jest ciężki, bo trawa jest już w tej wysokości u mnie na działce i już tylko pod kaszarką można by to tak sobie teraz faktycznie dryfuję bezwładnie. Czyli no, dryfuję bezwładnie, jak z piosenki. Widzisz, od razu to słyszę. Ale czyli masz ten też czas, kiedy jesteś jakby ojcem, jakby też mówiłeś o swoich dzieciach, czyli jest ten moment, kiedy Mikołaj też wiedzie swoje życie rodzinne, że tu Mikołaj, artysta, tworzący muzykę. Za chwilę, nie wiem, ludzie się biorą na twoje koncerty, ale Mikołaj to jest też osoba, która już ma swoje życie prywatne tak ułożone. Tak, powiedzieć. Ona jest właśnie dla mnie bardzo ważna i chłopaki są dla mnie bardzo ważni, tylko że właśnie to jakby, to być może się zmieni, właśnie ja też szukam tego w sobie, ale faktycznie jest też tak, że ostatnio, że jak jestem na przykład z chłopakami we dwójkę i tutaj Stasio, który ma 1,5 roku, gdzieś wchodzi mi na głowę i krzyczy bardzo głośno, Lolek cały czas gdzieś biega i jest w stanie sprowadzić na siebie niebezpieczeństwo, ma już 3,5 roku w 5 sekund, czy wchodzi na bramę albo robi jakiegoś fikołka, salto w powietrzu, po prostu jest też ten etap. I w tym wszystkim ja z nimi, który nie umie tak tu i teraz do końca, chociaż cały czas rozmawiamy, tylko że też nasze rozmowy są abstrakcyjne i też widzę, jak dzieci się nauczyły mówić, jakie dziwne rzeczy mówią, babcie tam się dziwią. Też sobie zdaję sprawę z tego, że nie jestem taki całkiem jakby klasycznym typem osobowości. Ale właśnie tak tutaj z nimi, tutaj na przykład Aga moja czegoś ode mnie chce, ja z tyłu głowy cały czas coś wymyślam, tu w telefonie już coś albo czytam, albo piszę właśnie, jest to jakiś taki dziwny moment. A dobrze się czuję, kiedy na przykład na godzinkę tak tylko chłopakom uwagę poświęcę, że właśnie posłucham dokładnie tego, co oni chcą i w każdej sekundzie, w której oni nic nie mówią, nie uciekam do swojego świata. Muszę nad sobą popracować, żeby trochę spokoju właśnie znaleźć. Życzę ci tego, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapomnieć. Bo bez tego może być trudno. A powiedz mi jeszcze, bo jestem ciekaw, jakie masz podejście do branży tej hip-hopowej, do tego gatunku, to co się dzieje na nim, że pojawia się bardzo dużo nowych artystów. Są też te osoby, które nazwiska, pseudonimy, które są już od dawna, robią jakby swoją muzykę. Oczywiście ty też do nich należysz, ale jest bardzo dużo napływ nowych artystów, takich artystów, którzy, szczerze powiedziałbym, artystów często w cudzysłowie. I oni pojawiają się, nie wiem, na jedną piosenkę i potem ślad po nich, wiesz, zaginą, pojawiają się nowi i takie po prostu błędne koło. Jak ty oceniasz ten gatunek hip-hop? Jak on wygląda w Polsce? Jaka jest jego kondycja? Nie, to tak jakby zaczynając też od początku, w moim świecie budzi to pewne uczucie niebezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy te czasy tak przyspieszą, że już tylko single będą się liczyły dla ludzi i jakby takie przywiązanie do artysty zniknie całkowicie, bo już nie jest takie, jak było dawniej, to będzie ciężko w moim życiu. Jednak chciałbym, żeby ludzie czasem jakby z zaufania do pewnej osoby też sięgali po rzeczy trudniejsze, żeby to nie musiało jakby, żeby nie słuchać, decydował o kształcie muzy w tym momencie tak do końca, tylko żeby jednak artyści trochę tego słuchacza pociągali w jakieś różne rejony, nie wiem, poszerzali perspektywy, skoro się już tym zajmują całe życie. Chociaż też każdy ma inną koncepcję i jakby ja też tego nikomu nie narzucam. A jeśli chodzi o sam stan, tak jak miałbym ocenić właśnie hip-hop w Polsce, to no myślę, że jest mnóstwo takich rzeczy, które naprawdę są na kosmicznie wysokim poziomie, jeśli chodzi o grę skojarzeń,
muzycznie bardzo ciekawe rzeczy. Jak w każdej sferze jest też mnóstwo, moim zdaniem, chłamu robionego w zasadzie po nic, chyba że tylko dla... No wiesz, że karta numer jeden na czasie, wiesz, na YouTubie. I tutaj jest dużo tych takich pseudo-raperów i hip-hopowców, nie? Którzy... Wiesz, i TikTok, wszystko jest przysięgnięte nimi, nie? Że tam, wiesz, nie usłyszysz Sokoła, na przykład, nie? Że tam usłyszysz Kizo, czy tam usłyszysz, nie wiem, mogę powiedzieć nawet Janglosie, czy tam usłyszysz Smolastego, no to zastanawiasz się, nie? Dlaczego? Właśnie, ja na przykład mam tak z tym może, że w mojej głowie nastąpiło takie rozwarstwienie jakby tych światów na podświaty właśnie. I żeby się też nie frustrować i nie próbować właśnie jakoś toksycznie narzucać swojego punktu widzenia, że teraz nagle każdy artysta powinien pisać piórem w notesie, chociaż ja też tak sam nie uważam, ale tak mówiąc jakby w przenośni. Po prostu rozbiłem sobie to, że w tym świecie muzycznym są jakby artyści, muzycy zajmujący się muzyką i są artyści zajmujący się jakąś taką grą społeczną, wizerunkiem. Jakby ja czuję, że ja się zajmuję czymś jakby zupełnie innym niż na przykład Kizo właśnie, czy... Nie robisz swojej pizzy. No na przykład właśnie nie robię pizzy, chociaż pizzę właśnie uwielbiam, ale w takim sensie, że to są takie szybkie i mocne często fale, że ci na przykład właśnie Kizo też na pewno ma ogromną grupę wyznawców, którzy właśnie tej jego, nie wiem, męskości, twardości jakoś próbują od niego trochę liznąć i też samemu może trochę chcieliby tacy być, bo jednak jakaś siła bijąca od Kizo jest ewidentna. W moim świecie to właśnie wygląda tak, jakby czas tu i teraz trochę nie ma znaczenia. Jest jakaś taka kula, która się już od tysięcy lat toczy muzyczna i ja po prostu jestem jakimś krótkim skrawkiem, który może tę kulę delikatnie spróbować modelować i zostawić coś następnym pokoleniom. Czuję, że to są zupełnie jakby inne światy. Okej, okay, no tak. I nie są to światy tobie bliskie na pewno. Jak myślę na przykład o Kizo, to jakby w moim mniemaniu myślę sobie, kurczę, no ale jesteś chłopie zaradny, po prostu robisz super pieniądz, żyjesz wygranym życiem. Jakby fajnie, że nie zamulił Kizo mając 20 lat i nie siedzi na tej samej ławce, tylko jednak tutaj właśnie zrobił pizzę, tu batona, tutaj jakieś hiciory na miliony. Ale czy ja bym to u siebie na przykład udostępnił i napisał sprawdźcie, kochani, bo mnie to poruszyło, to tutaj już bym się głęboko zastanowił. Okej. Okay. I tu postawimy kropkę na ten temat. Powiedz mi jeszcze o jednej rzeczy, bo czytałem u ciebie, to było w kwietniu chyba miałeś ten koncert, że mogłeś stać się częścią koncertu poświęconego Paktofonice. Też czytałem, jak powiedziałeś, jak to się w ogóle zaczęło, że tutaj słuchałeś muzyki między innymi Chata Bakera. Tak, dobrze powiedziałem? Tak, Chata Bakera. I potem usłyszałeś ich album Kinematografię i tak po prostu zaczęła się twoja miłość i w kwietniu mogłeś stać się częścią tego wszystkiego wspólnie tak jakby z Rahimem. Powiedz mi, jak było, jak w ogóle wrażenia i czy to było spełnienie muzycznych marzeń dla ciebie? Myślę, że to nie było spełnienie muzycznych marzeń, ale jakby jednego z marzeń ze sfery muzycznych właśnie jakby, bo było to dla mnie przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale było to dla mnie ciekawe jakby jeśli chodzi o koncepcję wystąpienia z DJ-em wśród innych raperów, tak jak sam też wspominałeś, jednak na peryferiach jakby tej branży gdzieś sobie koczuję. Więc to było ciekawe. Sam muzyczny jakby moment też był dla mnie w dużej mierze stresujący właśnie, żeby w jakiś sposób no, po prostu nie pomylić na przykład zwrotki Magika czy coś w tym krótkim momencie, gdzie wychodzę tylko na jedną z nich. Ale jeśli chodzi o takie osobiste przeżycie, udało mi się właśnie fajnie złapać tu i teraz samego momentu koncertu i mam taki kadr przed oczami teraz, gdybym mógł podłączyć się do czatu GPT, to pewnie być to pięknie tutaj, wiesz, może nie do czatu, tylko do jakiejś innej maszyny, namalować właśnie tego Rahima z Focusem krążących po scenie, tak jak w moich wyobrażeniach, czy we fragmentach z koncertu pożegnalnego Paktofoniki, albo właśnie z samego filmu o Paktofonice. I tak ja pomiędzy nimi też jakby tak jakoś naturalnie czujący dziwną nić połączenia z Magikiem właśnie, jakby będąc trochę w roli tej postaci. No też samo to, że na przykład sam ten moment muzyczny był niesamowity, ale też na przykład samo spotkanie tuż przed wyjściem na scenę akurat z Fejzem chwilę rozmawiałem właśnie z synem Magika. Mhm.
I to też mi taką dziwną, chemiczną jakąś poświatę rzuciło przez wzgląd na to, że sam mam swoich synów i Magik też funkcjonował też w pewnym odklejeniu i w tej samej branży, w której ja. Nagle jego te 20 lat później tam nie ma, jest tam jego syn, który jest taki trochę samopas, jakby bez niego, jakby w tej przestrzeni i to, jak on się czuje bardzo jakoś wielopłaszczyznowo na tej paktofonice. Analizowałem i odczuwałem i jestem naprawdę kimś troszeczkę innym też po tym koncercie i przez jakby sam moment występu, bycia z Focusem i Rahimem i też to spotkanie z Fejzem i jakby cała ta atmosfera bardzo coś dziwnego, zakrzywiającego czasoprzestrzeń, tak jakbym trochę znalazł się 20 lat w przeszłości, ale tak jakbym też mógł trochę przyszłość 20 lat później zobaczyć, to było bardzo ciekawe. Powiedz, kiedy będzie można posłuchać epki ciebie na żywo? Gdzie będziesz? Gdzie szykujesz, że coś się już pojawi, że cała epka wybrzmi? To właśnie tak w wakacje na razie ostrożnie sobie muzykujemy. Ten kalendarz się zagęszcza teraz, w zasadzie dopiero, ale też nie mam jakiejś bardzo dobrej pamięci do tych wszystkich dat. Na pewno będę się starał robić ogłoszenia na Instagramie, bo okay. To też jest moja pięta Achillesowa i nowy ja chcę właśnie informować o tym, że gra gdzieś koncert, a nie tak po prostu jechać i nie wiadomo, o co chodzi. No i myślę, że na jesień zagram jakąś większą trasę klubową po prostu, bo to naturalnie tak się nasuwa z kalendarza zdarzeń. Ale czyli jeszcze latem będzie można ciebie usłyszeć na żywo? Tak, gdzieś tak w Opolu, w Ełku, w Olsztynie pod Częstochową. No to czekam na to. Bardzo ci dziękuję. Szkoda, że musimy kończyć, bo czuję, że moglibyśmy rozmawiać i moglibyśmy wejść na niektóre tematy jeszcze szerzej. Tym bardziej, że już dawno nie miałem, także nie wykorzystałem wszystkich pytań ze swojej listy, ale musisz powiedzieć, dziękuję ci, bo to była przyjemność z tobą porozmawiać, poznać ciebie, poznać totalnie inny punkt widzenia i poznać też totalnie inną wrażliwość artysty. Po prostu to było niesamowite i bardzo, bardzo edukujące, myślę, i wyjdę z tą rozmową z dużym uśmiechem na twarz. Cieszę się. Właśnie tak. Nie ostrzegłem cię, żeby mnie stopować, bo ja wpadam w rzeki myśli. Bardzo dobrze, że to robiłeś, więc no, myślę, że wszyscy ci, którzy tutaj będą i tutaj, będą zadowoleni. Dzięki bardzo, Mikołaj. To było przyjemne. Dzięki, dla mnie tak samo. Dzięki.